Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Zanim wrócimy do kultury, na pewno do niej wrócimy. Zacząłbym od definiowania przez papieża polskości, bo to też jest dość charakterystyczne. Papież, wielki patriota, nie przyjmuje, powiedziałbym, takiego, no powiedzmy, narodowego paradygmatu kultury jako wypływającej z krwi, z etnicznego pochodzenia. Mówiąc inaczej, nie staje się takim radykalnym dmowskim, ale raczej przyjmuje ten paradygmat kultury narodu, który kształtuje się pod wpływem wspólnoty kulturowej, wspólnoty języka, niezależnie od różnic etnicznych, no tak bym powiedział, tych, które zachodzą między obywatelami danego społeczeństwa, bo trudno mówić nawet o państwie w przypadku Polski, bo ono nie zawsze istniało. Żeby na ten temat coś konkretniejszego, bliżej powiedzieć, to musimy oczywiście znowu wrócić do pierwszej pielgrzymki. Dlatego, że podczas tej pielgrzymki papież często zwracał uwagę na te elementy, które stanowią o polskości. O tym, czym naprawdę Polacy są i być powinni. I właściwie pierwsza ogólna formuła Ojca Świętego była taka. Wy jesteście Polakami, nie dlatego, żeście się urodzili nad Wisłą, czy nad, nie wiem, nad morzem, w Gnieźnie, czy w Poznaniu, ale dlatego, że wy zostaliście wszczepieni w kulturę chrześcijańską. Jak już poprzednio wspomniałem, używając metafory... wspomniałem tę formułę piękną profesora Pasierba, że to jednak nad Wisłą, no, ta oliwka rzymska, czy żydowska, czy jakkolwiek ją nazwać, no, zaczęła rosnąć. Więc papież mówi, że właściwie jesteście narodem, ponieważ zostaliście włączeni, no, nie zawsze może chętnie, ale zostaliście włączeni w krwioobieg kultury śródziemnomorskiej, w tradycję łacińskości, w tradycję rzymskiego prawa, które narodziło wam, no, nieco bałaganiarzom, powiem nieelegancko, pewne formy sztywnego zachowania i wreszcie jesteście Polakami dlatego, że macie też te swoiste plemienne cechy, no, które można by ogólnie nazwać słowiańskością. Tylko, że tu jest niebezpieczeństwo, trzeba bardzo ostrożnie tego słowa używać, bo niektórzy, jak na przykład profesor Janion, czy jak profesor Modzelewski, uważają, że te tradycje słowiańskie właśnie bardziej były mocne niż chrześcijaństwo, co oczywiście prawdą nie jest. Ale to akurat jest o tyle łatwo falsyfikowalne, że jak spojrzymy na Słowian bardzo sobie bliskich, którzy przyjęli różne wersje chrześcijaństwa, bizantyjską i łacińską, to różnica między tymi dwoma wspólnotami, dość bliskimi, powiedziałbym, w takim wymiarze psychicznym, etnicznym, są jednak fundamentalne. Nie ma łatwego porównania między Polakami a Rosjanami. No, i trzeba jeszcze też zauważyć, że przecież co robi papież? No, za patrona Europy, czy patrony w Europie, Europy daje jednak ludzi, no właściwie Cyryla i Metodego, a więc łączy ze sobą tradycję wschodu i zachodu, ponieważ wiadomo, że Kościół do 1054 roku, no jednak był pewną całością, już rozróżnioną kulturowo, co jest naturalne, ale jednak pewną całością. I stąd też papież mówi tak, no my też możemy być całością, jako Europa, ale to musi być całość, jakby to powiedzieć, wewnętrznie rozdzielona na poszczególne narody, które mają swoją tradycję, swoją ojcowiznę, swój język i swoje znaki, symbole kulturowe. Papież, kiedy mówił do Polaków, to mówił tak, jesteście Polakami także dlatego, że macie swój język, także łączy was pewna symbolika. Z jednej strony będzie to symbolika, no, powiedzmy już współcześnie, dmowski, Piłsudski, ale będzie też symbolika religijna. Będzie wzór Matki Bożej jako królowej ojczyzny. Będzie wreszcie jakaś taka symbolika otwartości na inne nacje, sławna jagiellońska tolerancja. No przecież to był chyba jedyny moment w Polsce, kiedy po prostu Polacy rzeczywiście byli, no, znani, cenieni, mocni w Europie i wolni. To tylko właśnie za czasów Jagiellonów. I później to niestety ciągle się rozsypywało. Ale w każdym razie to polskie dobijanie się do niepodległości zawsze było związane jednak z byciem osobą czy człowiekiem religijnym, chociaż ta sławna zbitka
Polak, katolik, jakoś chyba do świadomości Ojca Świętego nie docierała. Bym powiedział, ta zbitka Polak, katolik to jest twór Romana Dmowskiego, który kiedy ją tworzył, był człowiekiem niereligijnym. To jest bardzo charakterystyczne i istotne, była to raczej zbitka polityczna. Natomiast ja bym wrócił do tej symboliki, bo ja mam wrażenie, że jakbyśmy analizowali rozumienie polskości według Jana Pawła II, to tam jest jeszcze jeden element. Jan Paweł II mówi, Polacy są narodem maryjnym, są takim narodem bardzo, ja bym nawet powiedział kobiecym, w takim znaczeniu głęboko maryjnym. Znaczy, jeśli mówimy Polska, to mówimy, to słyszymy tutaj rodzaj żeński i to nie jest przypadek, że Polska jest rodzaju żeńskiego. No, Polska jest rodzaju żeńskiego, Kościół jest rodzaju żeńskiego, oczywiście, ale myślę, że... No, Kościół akurat w języku polskim jest rodzaju męskiego, ale po grecku jest tak, oczywiście, eklezja. Ale ja myślę tutaj tak, że no, jednak Kościół pozbawiony elementu żeńskiego byłby bezduszny, byłby właściwie skostniały, właściwie nieżyciowy, właśnie nie byłby kościołem. Trudno sobie wyobrazić kościół bez elementu właśnie kobiecego i stąd też Polacy, no tak się rzeczywiście stało, że się zafascynowali niejako od początku Maryją, tym bardziej, że u źródeł naszego doświadczenia religijnego, chrześcijańskiego stoi właśnie pieśń bezpośrednio nawiązująca do tej tradycji, a poza tym to też świadczy o tym, że jak Polacy przyjmowali chrześcijaństwo, to jednak w sposób naturalny odwołali się do Matki Najświętszej jako tej, która jest pośredniczką tego, co do Boga prowadzi, a co jest życiem codziennym. I oczywiście tak się potem stało, trudno to rozważać dlaczego, ale to tak się stało, że rzeczywiście Polacy, w przeciwieństwie do innych krajów, gdzie też oczywiście był ten maryjny kult, ale jednak w Polsce on się jakoś bardzo stał się głęboki, tak przenikający, tak bym powiedział, duchowość Polaków, wręcz do tego stopnia, że już w wieku XX kardynał Wyszyński po prostu mówił, że nasza religijność ma maryjny wymiar, co różnego rodzaju ludziom, może pewnym ludziom czy środowiskom wydawało się niebezpieczną, nawet przesadą, no mniejsza o to, ale w każdym razie trzeba powiedzieć, że maryjność, co oznaczała? Że po pierwsze Polacy troszkę nie boją się emocjonalności w wierze. Uważają, że ona wcale nie jest czymś niebezpiecznym, wręcz także pomaga w jakimś osobistym kontakcie z Bogiem. Po drugie, ta maryjność naszej wiary sugeruje, że Polacy jakoś mają takie, uważają, że do Boga niewidzialnego musimy jednak przechodzić przez wszystko, co jest ludzkie, naturalne, a co uosabia właśnie kobieta. I po trzecie, maryjność też oznacza pewną cechę narodu polskiego, tożsamości narodu polskiego. To mam na myśli pewnego rodzaju taką łagodność, pewnego rodzaju takie duchowe uciszenie, co uosabia właśnie kobieta. I myślę, że te elementy, głównie mówiąc, sprawiają, że Polacy z tą narodem maryjnym, w tym też znaczeniu, że maryjność umożliwia, jak to powiedzieć, społeczny wymiar ukazania społecznego wymiaru wiary, ponieważ kult jest zewnętrznym wyrazem duchowego doświadczenia, to właśnie te elementy maryjne, zwłaszcza związane z paraliturgią, jak nabożeństwa różnego rodzaju, zwłaszcza te maryjne, dzisiaj trochę może odchodzące w przeszłość, ale chyba nie do końca. Sam pamiętam, jak byłem jeszcze studentem, to myśmy zwyczajowo, ale nie z jakiegoś obyczaju narzuconego, ale z takiego obyczaju, powiedziałbym, wewnętrznego. My studenci zbieraliśmy się zawsze o 20 w kościele, żeby śpiewać litanie i słuchać rozważań naszego przewodnika duchowego, akademickiego. Więc to także jest pewien styl bycia w kościele, owa maryjność. Ja mam jeszcze takie wrażenie, że to też trochę jest takie uświadomienie, to jest i kobiecość, i maryjność, że nie ma bycia dojrzałym człowiekiem bez ofiary.
bez rezygnacji. No, można powiedzieć, że cała postawa Maryi to jest nieustająca rezygnacja. Rezygnacja z dobrego imienia po to, żeby urodzić Mesjasza. To jest jednak decyzja dramatyczna. To jest rezygnacja, no, nie ma co ukrywać, z normalnego życia rodzinnego. Jest Józef, jest Maryja, ale jest Jezus, jest rodzina, ale małżeńskiego pożycia nie ma. To jest rezygnacja z takiej dumy z syna, bo syn zostaje zabity najbardziej hańbiącą śmiercią. Pan redaktor zwraca na bardzo istotną sprawę uwagę, że w doświadczeniu wiary, które jest doświadczeniem miłości, jest istotne cierpienie w tym znaczeniu, że każda miłość, najbardziej pełna i głęboka, jest w jakimś sensie ocieniowana cierpieniem. Także nasza miłość do Boga jest też miłością troszkę cierniową w tym znaczeniu, że żeby zrozumieć i przejąć się, przeboleć, jak to mówiła zmarła poetka Anna Kamieńska, żeby przeboleć nasz związek z Bogiem, no trzeba także mieć odwagę przyjmowania cierpienia. I całe życie Matki Najświętszej, jej opiekuna Józefa, o tym właśnie świadczy. I przecież u samego rdzenia posłannictwa Jezusowego mamy to sławne Symeona zdanie: miecz przebije twoje serce, twojego ducha, twoje ciało, twoje doświadczenie. I rzeczywiście być może próba odważenia się powiedzenia, że jestem wierzącym, czy katolikiem, czy chrześcijaninem, to próba przyjęcia zawsze możliwej tezy o możliwym cierpieniu, bo ono jest także drogą zbawienia, co nam wykazał Chrystus swoim życiem, swoim postępowaniem i ostatecznie czynem zmartwychwstania. W sensie Jan Paweł II trochę to samo mówił w katechezie dziejów o Polsce. Powiedział, te cierpienia, które was spotkały, niezależnie od tego, że część z nich to była wasza wina, wina przodków, tak, i część to były ewidentnie skutki złych działań, to cierpienie, które przeszliście, utrata państwa na ponad wiek, doświadczenie dwóch totalitaryzmów, które przejechały się walcem po Polsce, przesunięcie granic, to także jest szkoła, która hartuje Tak, tylko tu oczywiście, panie redaktorze, dodałbym, że nie mówmy tak, że chrześcijanin poszukuje cierpienia. Myśmy też go nie szukali. Tak, chodzi o to, że jakby w samym rdzeniu chrześcijaństwa stoi krzyż, stoi ta droga, którą nam wskazał Jezus. I my oczywiście nie poszukujemy cierpienia, bo przecież Kościół od zarania dziejów mówił, że jeżeli ktoś poszukuje męczeństwa i za wszelką cenę chce umrzeć, no to nie jest dobrze. Taką postawę trzeba oddalić. Natomiast nie można oddalić tej postawy, która wynika jakby z istoty życia, że zawsze możliwe jest to, że będę cierpiał, ponieważ to cierpienie jest wpisane w naturę jakby relacji między mną a trudno uchwytnym Bogiem, który jednak w osobie Chrystusa jest bliski, serdeczny i daje ostateczne świadectwo. Zatem w tym sensie Ojciec Święty mówił, że i sam potwierdził to także swoim życiem, że właściwie no, cierpienia nie chce, ale jeżeli przyjdzie, to jestem gotów na jego przyjęcie. Wiem, że łatwo tak się mówi, zwłaszcza tutaj, kiedy sobie teraz rozważamy, to łatwo mówić. Życie pewnie wymuszałoby nas może inne postawy, może byśmy uciekali przed tego rodzaju cierpieniem, nie wiem, ale tradycja kultury polskiej, tradycja całego naszego narodu potwierdza, że myśmy się potrafili jako naród, jako wspólnota zdobyć na cierpienie i że właściwie nieustannie walcząc o Polskę, walczyliśmy o Chrystusa. To chyba jest istotne. Trudno sobie wyobrazić Polaka, który by walcząc o naród, o siebie, o swoją godność, nie miał na myśli także w sercu, czy nie przeżywał w sobie także świadectwa życia Jezusowego. W tym znaczeniu mam wrażenie, że niezależnie od tego, że inspiracje Jarosława Marka Rynkiewicza nie są bardzo chrześcijańskie, to jego głębokie przekonanie zawarte w Kinder Scenen, że powstanie warszawskie jest jakimś fundamentem polskości, jest taką granicą, która coś bardzo głęboko zmieniło, jest zbieżne w intuicjach, chociaż jak mówię, zupełnie z innych punktów widzenia wychodzące, z intuicjami Jana Pawła II. Ja sądzę, wie pan, że
że jednak Polacy gdzieś w głębi swego serca, i to bardzo ich wyróżnia spośród innych narodów, jednak mają taką trochę taką cechę, że jednak walka o godność to stanowi coś jest zupełnie fundamentalnego i że można się kłócić o rację czy brak racji, gdy chodzi o powstanie, ale to przeświadczenie, że walka jest konieczna, niezbędna, no to jest w Polsce niezbywalne i chyba bardzo dla Polaków charakterystyczne. No tak się po prostu już stało, że my trochę mamy na swoich ramionach ten konradowski płaszcz i on zawsze trochę za nami powiewa, co może dla innych nacji europejskich, a i światowych wydać się może niekiedy nawet trochę śmieszne i oni z tego ironizują, ale jednak no troszkę na polskim sercu zawsze jest pewien cień tak zwanych przeklętych pytań egzystencjalnych, a one najczęściej no, łączą się z relacją do Boga. Można tak jak Konrad, ale można też tak jak jego przeciwnicy. Kończąc już powoli naszą rozmowę, ja mam wrażenie, że to jest ironia trochę na wyrost tych innych narodów, bo jak spojrzymy na inne narody, to w wielu narodach i państwach i kulturach ten typ myślenia jest obecny. Rosjanie myślą w bardzo podobny sposób, niezależnie od tego, czy są religijni, czy są niereligijni. Żydzi myślą w bardzo podobny sposób. Serbowie myślą w bardzo podobny sposób. Na razie wymieniam głównie takie narody z naszego kraju. Kraje właśnie, które jakoś kulturowego. Zawsze dobijały się do niepodległości. Ale jeśli weźmiemy Stany Zjednoczone, to tam może jest więcej optymizmu. Ale to przekonanie o tym, że jest jakaś rola do odegrania, też jest obecne. Naturalnie, że tak. Ja tak to potwierdzam, to przekonanie. Tak właśnie chyba jest. I Ojciec Święty, myślę, że dla całego świata to był i jest taką właściwie postacią, która zmusza ludzi do przeredagowywania własnego doświadczenia, nie tylko religijnego. Że papież mówi, wobec Ewangelii zawsze możesz być lepszy. Możesz zmienić siebie przez lepszą pracę, przez przemianę relacji społecznych i osobistych, przez to, że twoja miłość może być pełniejsza, że dobrze zrozumiesz siebie i swoje ciało. To w tych wszystkich sferach papież właściwie dał światu jakąś wskazówkę. Oczywiście wiele rzeczy pozaczynał i naszą sprawą jest teraz, żeby to zaczęte dzieło Ojca Świętego wciąż dobrze i jakoś intelektualnie, uczciwie ciągnąć dalej czy kontynuować. I tej kontynuacji życzę wszystkim naszym słuchaczom. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof kultury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A do usłyszenia mówi państwu Tomasz Tartikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Tartikowskiego.